Siemanko, tu Janko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z Hill Climb Racing 2. I jak widzicie, poza odcinkiem sobie, słuchajcie, troszeczkę tutaj pojeździłem. Wiem, bo słuchajcie, tutaj odblokowałem również Hill Climbera MK4 plaże i to. Wiem, słuchajcie, ale nie powinienem tego robić, ale musiałem, słuchajcie, troszkę pozarabiać. Bo jak widzicie, mam już 55 tysięcy i nic nie kupowałem, słuchajcie, ja tu wszystko zarabiałem osobiście, więc tak czy siak, myślę, że powinienem sobie założyć, słuchajcie, kowadło zamiast tego. O, i jest. Słuchajcie, to ja startuję, lecimy. Dobra, ognia. Jeszcze raz dziękuję, słuchajcie, Rutkowi za komentarz, dzięki temu, że, bo dowiedziałem się, jak uruchamiać start boosta, ponieważ jeszcze nie wiedziałem. Zaraz wam również pokażę tego Hill Climbera MK4, jak wygląda. Zresztą zobaczycie za chwilę, sami się przekonacie. Jest ładny i słuchajcie, przejechałem się nim raz, ale nie jest aż tak szybki jak Hill Climber, muszę wam powiedzieć, ale jak na, nie tuningowałem go w ogóle i jak na takie coś jest dość szybki, więc słuchajcie, ja mam drugie miejsce, bo źle wystartowałem. Muszę robić parcie, perfekt, turbo Rutek mi polecił, tak, o, i puścić gaz. No i właśnie wtedy, dzięki temu jest mi troszkę, słuchajcie, łatwiej, bo ta podpowiedź Rutka dużo mi ułatwiła, powoli. I słuchajcie, lecimy. Hopa, juhu, jedziemy. Czemu ten gość przeniknął tak jakby przez kładkę? Nie wiem, może to jakieś lagi są chwilowe. Okej, powoli, powoli. Powoli, juhu, jedziemy. Dobra, ten gość teraz nie wygra. Jednak wygra. A słuchajcie, jak teraz nie wygram, to będę zły. Perfekt start, okej. I teraz muszę wygrać, słuchajcie, bo jest niemożliwe, żeby jakiś słaby typ nie pokonywał. Może MK4 pojadę. Nie wiem, poczekajcie. Najpierw to ja muszę, o, wyminąć tego typka, bo on mi tutaj nie będzie zgrywus mały. Nie będzie, ja wam pokażę, gdzie jego miejsce jest. O nie, nie, nie! Kurde! Backflipa zrobiłem, serio? A tak, no dobra. W takim razie przesuwam się znowu o krok dalej i jak widzicie, dzisiaj na pewno dojdziemy już do tego pojazdu tutaj. O, do unlock tego. O, patrzcie, jest wyścig na plaży. To luksy, poczekajcie, ja muszę tutaj motocykl. Czy ja mam jakieś luksy w motocyklu? Vehicles. O, patrzcie, przecież ja też mogę sobie tak pofarbować motor. Tak farbuję, ok. A autobus, luksy. Vehicle. A, nie ma innych na razie. Koła takie sobie wezmę, bo takie są najładniejsze. A w MC4? Patrzcie, tak wygląda MK4. Luksy, vehicle. Zrobię sobie zielony, taki fajny. Jak widzicie, on na razie ma tylko 9 mocy. Ale ten wyścig jeszcze sobie... poczekajcie, no dobra. Skoro już tak, to... Dobra, zrobię bez tego start boosta, super. Ale, bo słuchajcie, ten start boost jest fajny, ale tylko jeśli się zrobi perfect start, to dzięki temu właśnie można wygrać. Ale o Jezus, co ten gościu zrobił? Widzieliście, się tam wywalił. Tak wygląda ta nowo odblokowana plaża. Sobie na niej chwilkę, tylko jeden wyścig przejechałem. A tak to słuchajcie, prawie ciągle było cofanie się, ponieważ te wyścigi stawały się tak trudne. Słuchajcie, już coraz trudniejsze wszystko się staje, więc muszę wam powiedzieć, że będzie coraz trudniej zdobywać również te. Coraz trudniej będzie zdobywać pierwsze miejsca, bo gracze są coraz bardziej tutaj trudniejsi do pokonania. W sensie robią mają mocniejsze fury, czy coś w tym stylu. Więc słuchajcie, no trzeba się przyzwyczajać już powoli do trudu z wygrywaniem. O, i trzeba się przyzwyczaić też, że... O, już nic, już nie trzeba się przyzwyczaić. Trzeba się przyzwyczaić, słuchajcie, do tego, że będziemy coraz częściej przegrywać, że coraz trudniej wygrywać. Okej, powoli. O nie, 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 dobra, szybko, jedź. No, słuchajcie, tutaj są już, jak widzicie, takie górki czasami, że można się wywalić nieźle. W takim razie lecimy. Pyk, perfect start. Dobra, ruszyłem teraz najszybciej ze wszystkich. Tej hopo! Co tak blisko skoczyłem? Jak widzicie, silnik do Hill Climbera już kosztuje dużo więcej niż na początku. I tak mam pierwsze miejsce, tak? No pewnie. Lecimy dalej i słuchajcie, za chwilę będziemy mieli odblokowany nowy pojazd. Poczekajcie, bo przypadkowo, jak widzicie, tutaj odebrałem tą nagrodę.
W sensie, o patrzcie, jak tutaj byłem, no nie, to, a, The Hill 50 metrów, no dobra, to teraz pokażę wam to właśnie na wyścigu MQ4, słuchajcie, to zrobimy, tylko parts, na pewno nie skrzydła, down, także start. Lecimy, widzowie, patrzcie, jak widzicie, on zaraz, tak jakby jest taki, no śmieszny, śmiesznie brzmi to autko, jak wiecie, no, śmiesznie. Muszę wam powiedzieć. Dobra, hop, powoli. Dobra, jest. Powoli, powoli. Widzicie, jest dość szybki jak na autku, które jest na początek. Więc uważam, że jest coraz lepiej. Słuchajcie, się to wszystko sprawuje. Robimy hop. Lecimy. Juhu. I patrzcie, pierwszy wyścig wygrany MQ4. Jak widzicie, możemy tutaj również stracić dach. Więc zabawne dla niektórych. Dla niektórych, bo dla nie wszystkich to jest zabawne. O, i patrzcie, z listy mamy ukończone Welly 50 metrów, coś w tym stylu, airtime. Patrzcie, hop, lecimy, juhu! Dobra, pyk, dobra, powolutku lecimy tutaj, hop, lecimy, juhu, ognia! O, tak! O, a wy możecie zostawić taką niebieską łapencję do góry, jak... No, niech będzie złota łapeczka w górę. Jak tutaj właśnie to podium. Z góry każdemu dziękuję, jak to zostawił. I słuchajcie, patrzcie, mamy już pojazd odblokowany, tak jakby traktor. Claim, odbieram, 3000, jeszcze tego skrzyneczka z 1250 dolarami. Także hop, lecimy pomalutku. O, i patrzcie, zaraz możemy sobie odblokować już chyba nowy właśnie ten. I znowu będzie kolejny pojazd, poczekajcie, aż zobaczę. O, ile kosztuje? 15 tysięcy. Na razie nie będę marnował kasy i zrobię wyścig autobusem. To co, lecimy, słuchajcie, naszym busikiem. Pyk, o, widzicie? I jedziemy autobusem. Autobusem się bardzo fajnie jeździ, muszę wam powiedzieć. To nie jest taki klocek wielki jednak, jak myślałem, bo już ciężej się motocyklem jeździ, ale tak, to patrzcie, autobusem można łatwo flipa zrobić, tylko nie zawsze, zależy jak się wybijemy do góry. Bo jak się wybijemy powoli i tak, wiecie, nie dynamicznie, to nie będzie flipa. Wow. Drugie miejsce, no nieźle. Okej, okay, powoli. Dobra, perfect start jest, więc gites. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oj, tutaj jak widzicie, goście mają mocniejsze fury troszkę chyba ode mnie. Ten autobus to mogłem chyba wziąć Hill Climbera albo motor. Szczerze mówiąc, wiecie, o co mi chodzi, no nie? Hop, powoli, jadę. Tego gościa już na pewno, słuchajcie, nie dogonię, bo on jest za szybki dla mnie, ale tego przegoniłem, dobra. Lecimy dalej, słuchajcie, tutaj muszę wygrać. Perfect start, okej. Okay. I teraz się nabieram na nic, czekajcie, tak powoli sobie, o. No patrz, kurde, źle wylądowałem, widzieliście? A tak to bym już, tak to bym już był prawie na wygranej. O nie, ja nie mogę. To był fart, słuchajcie. Że ten, że mi się... I słuchajcie, podobno można złamać autobus tutaj, da się. Bo ja osobiście próbowałem i się da. To jest fajne. Kurde, wszędzie drugie miejsca. No okej, okay, jak muszę. Jak muszę, to muszę, no nie? Dobra, okej, okay, lecimy sobie tutaj. I tym razem motocykl, start. Ognia. Lecimy. Okej, okay, perfekt, start. I tak, z takim malowaniem jestem dużo bardziej dynamiczny. Uważam, że lepiej się czuję po prostu z takim malowaniem. Pewniej tak jakby. Wiecie, on dodaje takiej jakby... Jest dużo ładniejszy po prostu ten motor. Dobra, powoli, powoli. Oj, poczekajcie, bo tutaj siedzę. Widzicie, jak nie za bardzo, jak przystało na motocyklistce. Powoli. Pewnie i tak będę na tym motorku wygibas jakieś wyprawiał. Dobra. Hop. Lecimy, kolejny wyścig. Perfekt, start znowu. I słuchajcie, lecimy. Oj, poczekaj, nie! Poczekajcie, bo siedzę jak nie powiem kto na tym motorze. Jest coraz gorzej. Dobra, powoli. Dobra, gites. Lecimy, ja nie wiem czy na motorze tutaj się w ogóle da salto zrobić. I jak ten motor ledwo co robi właśnie takie, wiecie, wygibasy, no nie? To ja muszę się upewnić, czy da się na nim salto robić. Też wątpię. Ale też może się da, jeśli ci hipek nie wypadnie.
bo może ci wypaść podobno hipek. Jeśli to oczywiście prawda, bo nie wiem, czy to prawda, czy to jest fake, ale raczej fake, bo hipek tutaj nie wypada zwykle. I chyba nie mieliście gdzieś takiej sytuacji, że wam hipek wypadł z motorku podczas salta, no nie? To jest przecież nielogiczne. Dobra, hop, powoli. O Jezu, się tu wszyscy wyplaskają. O nie! No, chyba, że tak właśnie wypada, to wtedy tak, great. I wygrałam. I słuchajcie, patrzcie, odblokowałem coś nowego. Patrzcie, faktory mamy. Także hop. O, robię ten wyścig tylko Hill Climberem, bo się... O nie! Dobra, lecę. Co on mnie tam? Pyk! Perfect start, dobra. Wow! Ale to fajny jest! Kozacka jest ta fabryka, słuchajcie, bo patrzcie, to jest, są taśmy do przyspieszenia. Juhu! Przez to mój Hill Climber staje się jeszcze szybszy, a tutaj wolniejszy niestety. Znowu wolniejszy. Teraz będzie chyba szybszy, tak? Czy nie będzie już w ogóle? Nie wiem, ale patrzcie, jakie to jest zacne. Mi się to po prostu podoba. To jest takie coś, o czym marzyłem. Jo, patrzcie, jeszcze dźwignię tam na końcu się przechyla. Okej, perfekt, start znowu. To jakiś typ traktorem jedzie, słuchajcie. Juhu, patrzcie! To działa w ten sposób, że ja to zasilam, okej. Jeśli przeskoczę, to będzie wyłączone, okej. Już czaję, o co chodzi, ale nie zawsze tak jest. Bo czasami nie trzeba włączać, tylko, o, widzicie, jest uruchomione automatycznie przez grę. Juhu, flip. Zrobiłem flipa. Wow, patrzcie, jak przeleciałem, widzieliście to? Nie no, to jest po prostu kozackie, muszę wam powiedzieć. Patrzcie, jeszcze flip na końcu, taki piękny, nie no. To jest chyba najlepsza plansza do tej pory, na jakiej jeździłem. A niestety nie zrobiłem perfect start. Patrzcie, widzieliście to? Trzeba uważać, żeby to... O nie! Kurczę. Pierwsze miejsce, tak, zgadłem. Okej, słuchajcie, także przesuwamy się znowu o krok dalej. Jak widzicie, tutaj odblokujemy sobie znowu dzisiaj tego crossa jakiegoś. Także, słuchajcie, no co, robimy dalej te wyścigi, bo w końcu co mam innego robić, no nie? Także hop. A właśnie, jakby się sprawowało z tym dachem? Poczekajcie, zamiast magnesu zrobię dach. I to, start. Dobra, lecimy. Czy z tym dechem jestem jakiś lepszy? Chyba mniejsza szansa, że zginę, ale wątpię, poczekajcie. Ej, czy mi się wydaje, czy ja mam szybszego Hill Climbera coraz mocniej? Nie, na pewno nie mam go mocniejszego, poczekajcie. Jest taki, jaki jest. Był, dobra, okej, gdyby już myślałem, że coś się zepsuło, jest szybszy. Okej, powoli. I zdobywamy wyścig. Kolejny puchar. O, no widzicie, on jakby robi coś takiego, że... Ja mogę, widzicie, czuję się pewniej po prostu, że nie zginę. O, widzicie, tak jak teraz. Uratował mnie dach, że nie została ze mnie mokra plama. Dobra, hop, powoli. Jest, dobrze. A właśnie muszę wypróbować te jumps z hoksy na Hill Climberku, ponieważ to mnie ciekawi. Bo w MC4 na razie nie mam za wiele. Dobra, powoli. O, patrzcie, tutaj tak ładnie zrobię, bo chciałem zrobić jednocześnie to driver downa i wygraną. Ale nie wiem, czy to możliwe, chyba raczej nie. Powoli. Dobra. Ale spróbuję teraz tak zrobić. Teraz ciekawy jestem, czy mi się uda. Dajcie powoli, okej. Okay. Jedziemy. Juhu. Dobra. Nie zrobię tego, nie zrobię. Patrzcie, o, zrobię, zrobię. Ale nie udało się niestety. Szkoda, ale lecimy dalej. Okej, przesuwamy się znowu dalej. Także dalej lecimy sobie Hill Climberem. Start. Dobra, pyk, pyk. Ognia. Lecimy. Po co ja nie... Czemu ja nie zdejmowałem dachu? Ja nie mogę, ale ja głupi jestem. Ja dachu nie zdjąłem do tego wyścigu. A już mi był raczej niepotrzebny ten dach. Oj, przez stres jeszcze, słuchajcie, nie zebrałem paliwka. No super, po prostu zacnie. Chociaż, no dobra, no niech już będzie. Ale tutaj, jak widzicie, udało mi się i mój Hill Climber jest na tyle szybki, że da radę dojechać do tego, do końca. Jak widzieliście, tutaj był po prostu taki fart na tym, że widzicie, wszyscy się rzucili na tą metę, no nie? I nagle wszystko przestało się dziać, no nie? Że
tak wylądowali na sobie i się pozagniatali tam. No, ale według mnie ten Hill Climber wygląda ładniej bez dachu, ale już niech będzie na razie z dachem na te ostatnie trzy wyścigi, bo nigdy w życiu więcej nie zrobię go z dachem. Chyba że będzie jakaś potrzeba, bo będzie ciężki do pokonania wyścig. Dobra, zrobione. Także dalej, lecimy, pomalutku. Dobra, dalej. Pyk, jest, udało się, dobra, powoli. Juhu! Ja! Widzieliście to? Ten dach mnie uratował po prostu i dzięki temu zrobiłem flipa. Więc fajnie. Teraz po silosach jedziemy. Dobra, pyk. Juhu! Ale jazda, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że ten Hill Climber nabiera już w sobie takiej mocy, którą ja chciałem mieć. Dobra, pyk. No i wygrane trzy wyścigi. Dobra. I słuchajcie, wygrywamy crossa. Tak, pewnie. Patrzcie, mamy motocrossa. Hop. O, ile on kosztuje? 20 tysięcy, co? Dobra, to jest koparka 3000. To słuchajcie, tak, to jest 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 101, 110, 120, 130, 140 tysięcy to będzie kosztowało? Serio? Nie mam pojęcia, co słuchajcie, tutaj się będzie działo. Ale będzie ostro. Będzie ostro. Także słuchajcie, co? Jedziemy sobie jeszcze. Myślę, że mogę wykupić tego crossa na tą chwilę. Tylko na tą chwilę. Słuchajcie, specjalnie na dzisiaj. Na dzisiaj tylko. Zakładam to. Ha, bo on ma tylko 10 mocy. Okej, dziwne. Dzisiaj nim nie będę jeździł, słuchajcie, myślę, bo nie ma sensu. Tego nie będę kupował. O, biorę. Oferta jest, to biorę. Dobra, wziąłem. I ten dach stał się ulepszony jakoś, czy co? Nie wiem. Ale słuchajcie, ten wyścig robię skuterem, więc start i jedziemy. Dobra, pyk. Pyk. Perfekt, start jak widzicie. Ja. Dobra. Można by rzec, że perfekcyjny wykonawca, perfekt startów, no nie? Ale to tak jednocześnie nie brzmi. Patrzcie, nie wypadł mi hipek, a zrobiłem salto. Prawie. Jak flipa właściwie. Dobra, perfekt start jest. Dobra, uwaga, juhu! Lecę! Ognia! Nie dał rady salto! No nie, kurde! Szybko! Pyk! Okej, powoli. No Jezus! W trzech wyścigach driver down. To jest po prostu dziwne. Okej, staję w miejscu, bo widać się nie przesunąłem. Dobra, słuchajcie, ściągam dach z Hill Climbera i to też. I co, pora, słuchajcie, go troszkę ulepszyć jeszcze. Zaupgrade'uję, będę miał przynajmniej na co wydawać. AWD ulepszam i sprężyny. Patrzcie, mam już 91 mocy aż i tylko 3000 niestety, dobra. Pyk, dobra, perfect start. Patrzcie, jestem jeszcze szybszy, wow! No teraz to jest, słuchajcie, frajda jeździć tym Hill Climberem. Nie nuda, tylko frajda po prostu, muszę wam powiedzieć. Frajda. Patrzcie, jak to truje. I to jeszcze nie wszystko, że ja to mogę bardziej stuningować, no nie? To też brzmi super po prostu. Ale że ja nie mam mocy, że ja mam mocne auto i z nimi przegram, to już będzie przesada. Przegięczka w sensie, no. Dam radę? Dam radę. I chyba tego gościa też pokonam. Tak, widzicie? Dobra, pyk. Ja nie mogę! Jakie piękne zakończenie, widzieliście to? Okej, słuchajcie, także zrobię sobie chyba do końca te wyścigi i kończymy. Także hop, lecimy, powolutku. Ja nie mogę, jak to pruje teraz. No to jest, po prostu, słuchajcie, teraz będzie wykonywał non-stop backflipy, albo flipy, bo jak widzicie, to jest strasznie już szybkie. Szybki stał się ten Hill Climber i wreszcie mogę nim wyskakiwać jak zawodowiec, no nie? Więc to jest jednocześnie, słuchajcie, przyjemność kolejna, z której się cieszę, że będę mógł wreszcie robić backflipy, albo flipy. Oj, no tego raczej nie wygram, bo mnie goście porobili. No trzecie miejsce niestety, trudno. Lecimy dalej. Dobra, powoli. Pyk. Okej. Lecimy, słuchajcie, pyk. Juhu! O nie, 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 nie. Dobra,
na szczęście będę pierwszy, słuchajcie, bo jak widzicie, ci goście się tutaj nie pozbierali za bardzo i nie poukładali się do tego wyścigu, w sensie nie przygotowali się na takie rzeczy, a jednak i tak mnie nie wymieniacie cieniasy. Dobra, pyk, o nie, dobra, powoli, dobra. Zresztą ja też, słuchajcie, czasami jestem cieniasa, ale to tylko jak się nie skupiam. W takim razie hop. Dobra, myślę, że ostatnie jeszcze, słuchajcie, trzy wyścigi, jedno zrobię i koń. Okej, przesuwamy się znowu dalej. I słuchajcie, w takim razie lecimy. Start, lecimy. Tym razem tu. Ognia, pyk. Dobra, powoli, okej. I patrzcie, no teraz co mogę wyskakiwać? No i co mi teraz zrobią takie głupie oponki małe? No nic, no nie, widzowie? Więc słuchajcie, jestem całkowicie bezpieczny. Uważam, że dobrze, że zrobiłem właśnie coś takiego, że ulepszyłem teraz tego Hill Climbera. Prawie już na maksa, myślę. Bo jest coraz mocniej. Okej. Dobra, perfekt. Kolejny perfekto start. Dobra, powoli. Papsa, juhu! Powoli. Ajajaj. Kurde, driver down. No dobra, ostatni wyścig. Ognia. Co z tego, że nie było perfect start, jak i tak, słuchajcie, powinienem to wygrać chyba. Jeśli się oczywiście tutaj nie rozwalę w połowie, to będzie dobrze. Dobra, w takim razie pyk. Okej. Nie? Nie, wygram to, patrzcie, na luziku. No, no i nara. Dobra, słuchajcie, więc to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnych z Hill Climb Racing. Kto chce, zostawi łapeczka, a kto chce, niech subika. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!